Cieszy mnie, że oglądasz moje filmy. Na pewno nie robisz tego dlatego, że masz maturę albo że masz sprawdzian, tylko po prostu lubisz historię albo lubisz mój kanał i doceniasz moją pracę. Jest tak, prawda? Ze wszystkich tematów te skupione na religii są dość proste, zwłaszcza jeżeli chodzi o religię chrześcijańską. Ale dlaczego ten temat jest ważny? Na historii chrześcijaństwa, jak i na historii każdej religii, widać bardzo wyraźnie pewne trendy społeczne, które są istotne w danych czasach. Historia początków chrześcijaństwa bardzo mocno związana jest z historią Cesarstwa Rzymskiego. Dlatego warto takie rzeczy wiedzieć, bo po prostu uzupełniają się informacje, no i ta układanka starożytna się wypełnia. Dla takich porównań jestem oglądany przez 100 osób miesięcznie. Początki chrześcijaństwa są bezpośrednio związane z religią judaistyczną. Głównie dlatego, że Jezus Chrystus, działając i funkcjonując wokół Palestyny, znalazł się w pewnym już kontekście kulturowym, społecznym i też religijnym. Dlatego na sam początek krótkie przypomnienie, czym tak naprawdę jest judaizm i kim są Żydzi. Ta religia wywodzi się z Mezopotamii, konkretnie z miasta Ur, które omawiałem przy okazji właśnie odcinka o Mezopotamii. W miarę rozwoju swojej społeczności Żydzi przewędrowali z Mezopotamii do Palestyny. Później większa część Żydów przeniosła się do Egiptu, skąd później pod wodzą Mojżesza przewędrowali z powrotem do tak zwanej Ziemi Obiecanej na tereny obecnego Izraela. Duża część Starego Testamentu to jest po prostu historia narodu żydowskiego, więc jeżeli nie z historii, no to z religii, czy z polskiego, czy gdziekolwiek, gdzie był poruszany Stary Testament, coś tam nam świta. Żydzi, jak dotarli do Izraela, rozproszyli się na 12 królestw i zaczęli zajmować coraz większą część regionu. I tak sobie spokojnie żyli, aż do czasu, gdy nie zostali podbici przez Rzymian. No i zaczął się okres życia Żydów pod okupacją rzymską, która wcale nie była dla nich taka zła tak naprawdę. Judaizm i pomysł na Boga Jahwe to był jeden z pierwszych pomysłów na jednego Boga, czyli monoteizm. Poza tym koncept narodu wybranego, Królestwa Niebieskiego, Ziemi Obiecanej, to są wszystko rzeczy, które chrześcijaństwo oczywiście opowiada w swój nowy sposób, ale korzenie tych rzeczy można łatwo upatrywać właśnie w judaizmie, więc widać tutaj ten bezpośredni wpływ. Rozwój już samego stricte chrześcijaństwa można rozpatrywać w takich trzech okresach. Ten pierwszy, działalność Jezusa Chrystusa, czyli moment Jego nauczania. Do 36 roku, kiedy został ukrzyżowany, no i po prostu umarł. Inspirował tłumy, piętnował to, jak zachowywała się arystokracja, ludzie bogaci, piętnował okupację rzymską. Wielokrotnie występował przeciwko autorytetom, przeciwko Rzymianom, występował przeciwko władcom. Wchodził też więc konflikt z Żydami, którzy władali na tych obszarach. No i tym sposobem został w roku 36 skazany i zgodnie z prawem rzymskim ukrzyżowany. Takie spojrzenie historyczne nie różni się dużo od tego, co mamy przedstawione w Biblii, ale warto sobie to tak uporządkować, żeby było łatwiej zrozumieć, co się stało później. Bo drugim okresem po działalności Jezusa za życia jest tak zwany okres prześladowań. Po tym, jak w obronie swojego interesu i swoich wpływów Rzymianie skazują Jezusa na śmierć, jego wyznawcy, których w trakcie swojego krótkiego dość życia zgromadził dość sporo, a nawet jeżeli nie było ich sporo liczbowo, to były to osoby, które bardzo chciały działać. Jego wyznawcy zaczynają szerzyć jego teorię i pokazywać jego naukę. Dlatego, że nauka Jezusa rozszerzała się na ziemiach podbitych, bardzo wiele pomysłów w chrześcijaństwie, które raczej nie znalazło się tam przypadkiem, trafiło na bardzo podatny grunt. Nie wgłębiając się za bardzo w teologiczno-socjologiczne zawiłości, masy bardzo mocno zaczęły identyfikować się z wiarą chrześcijańską, chociaż na początku oczywiście natrafiały na duży opór. I tutaj dochodzi do bardzo ciekawego mechanizmu. Im większa opresja w stosunku do chrześcijan głoszących wiarę opierającą się na pokorze i miłości dla bliźniego, tym więcej osób zaczyna się tej religii przyglądać. Przypadek? Nie sądzę. Swoją postawą chrześcijanie, którzy zaczynają być masowo krzyżowani w ramach igrzysk, którzy zaczynają być szkalowani na ulicach, prawo zaczyna być tak konstruowane, żeby utrudniać im życie. Przez to wszystko coraz więcej osób zaczyna przyglądać się tej religii, do coraz większej ilości osób ta religia trafia. Szczyt prześladowań i taki absolutne apogeum tortur, okrucieństw i prawa skonstruowanego w taki sposób, żeby prześladować chrześcijan, to okres panowania cesarza Dioklecjana. Ponieważ pod tym naporem tych wszystkich przeciwności stają się tylko coraz mocniejsi, w roku 311 doczekają się edyktu tolerancji, który ułatwia wiele rzeczy chrześcijanom i reguluje
to do jakiego stopnia można być okrutnym w stosunku do chrześcijan. 2 lata później edykt mediolański wprowadzony przez pana cesarza Konstantyna Wielkiego zadekretuje chrześcijaństwo jako religię uznawaną w świecie cesarskim. No, Konstantyn nie miał wyjścia, ponieważ już spora część urzędników cesarskich przerzuciła się na chrześcijaństwo. W 380 roku, kiedy całe cesarstwo rzymskie chwieje się już w posadach i naprawdę ma spore problemy z tym, żeby w ogóle kontynuować swoje istnienie, cesarz Teodozjusz, chcąc zjednoczyć królestwo, deklaruje chrześcijaństwo jako religię, główną religię Imperium Rzymskiego. W niecałe 400 lat przeszliśmy drogę od momentu, w którym nikt nie słyszał o chrześcijaństwie, przez prześladowania na olbrzymią skalę, aż do momentu, kiedy największe imperium w dziejach świata dotychczas stwierdza, że chrześcijaństwo to jest ich główna religia. Od tego momentu Kościół jest bezpośrednio związany z władzą państwową. Instytucje kościelne, które już za chwilę będą miały dość mocny wpływ na politykę i na to, jak się mają sprawy w cesarstwie, czy później w królestwach, bo po prostu będzie się działo w średniowieczu i nawet później będzie się działo.